teraz kolejne ciekawe zjawisko, mianowicie potęga potęgi. Ha, o co chodzi? Popatrzcie. I teraz wykładnik naturalny, czyli jaki? Taki ze samymi plusami, tak? Więc mamy liczbę jakąś i ona jest do potęgi i to jeszcze jest do innej potęgi. I wtedy te potęgi sobie mnożę. Tak, to wszystko, nie ma nic więcej. No to chodźcie na drugą stronę, na praktykę. Mam 2 do potęgi drugiej i do potęgi trzeciej. To co robię? 2 razy 3. To się równa 2 do 6. Ta dwójka to jest ta dwójka. Ta trójka to jest ta trójka. I teraz weźmiemy sobie, a ta dwójeczka została po prostu przepisana. Tak? I w taki sposób to działa. Więc piszemy. 1 druga, 7 razy 7, czyli 1 druga do 49. 13 piętnastych, 2 razy 2, czyli 13 piętnastych do potęgi czwartej. 4 i tu mam znów 2 razy 5, czyli 4 do 10 i tylko tyle. Kolejny przykład, 11 do drugiej i do potęgi 7, czyli 11 do drugiej razy 7, czyli 11 do 14. 15 do 15 razy 2, czyli 15 do 30. 3 do 7 razy 9 to się równa 3 do 63. I tyle. Pamiętajcie, że tu się, jak jest potęga potęgi, to te potęgi się mnoży i nic więcej nie ruszajcie.